W Polskę mówi pan Marek Ziarkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, chciałbym z panem porozmawiać o pana pasji. Pasji, która tutaj za nami, możemy sobie zerknąć, jest piękna wystawa związana z powstaniem warszawskim. Kiedy to się u pana zaczęło? No to sięga lat mojej młodości. Gdybym miał to usadzić w czasie, no to mniej więcej połowa lat 80., kiedy jako nastolatek, który od, można powiedzieć, wczesnych lat interesował się historią jako taką. Ze względów na składowe okoliczności, które się złożyły na to zainteresowanie i później, które przerodziło się w pasję kolekcjonerską, zbierania informacji dotyczącej historii Powstania Warszawskiego, no, związane było, krótko mówiąc, z dziedzictwem mojej rodziny, obciążonej historią, no nie tylko powstania, ale można powiedzieć, że II wojny światowej jako takiej. Mój dziadek był obrońcą Helu w 1939 roku, jako marynarz Morskiego Dywizjonu Lotniczego bronił umocnień w rejonie Jastarni. Dwóch wujków właśnie brało czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Natomiast rodzina, dziadkowie mojej mamy i babcia doświadczyli historii, która dotyczyła Ochoty. No i krótko mówiąc, to zainteresowanie zawsze było potęgowane faktem, że zarówno literatura, jak i z jednej strony bogata, ale nie do końca korespondująca z przekazem, który otrzymywałem od bezpośrednich świadków. I to jakby rozbudzało ciekawość tematu kolekcjonersko. No to mówię, to gdzieś pierwsze artefakty w postaci fotografii, jakichś dokumentów właśnie po wspomnianych wujkach, no zapoczątkowały, później przerodziły się w bardziej taką świadomą działalność na zasadzie pozyskiwania pamiątek, ale jako części zainteresowania historią powstania jako takiego. Gdzie najczęściej pan pozyskuje te pamiątki? Muszę powiedzieć, że to jest składowa bardzo różnych źródeł. Począwszy i najcenniejsze eksponaty, które posiadam, no mam zwyczajnie pozyskane jako dar od uczestników, powstańców, ale również wszelkiego rodzaju wymiany kolekcjonerskie czy zakupy w antykwariatach, na aukcjach internetowych w ostatnich latach, czy zwyczajnie targach staroci, tak? gdzie wiele tych właśnie przedmiotów czujnym okiem udało się, jak to się mówi, potocznie upolować. Czy to są aukcje tylko, powiedzmy, w Polsce, czy też poza granicami naszego kraju? Często zdarza się, że przedmioty pochodzą z kolekcji albo są wystawiane za granicą, aczkolwiek przewaga, no to są właśnie zasoby na terenie całego kraju, bo trzeba powiedzieć, że tak jak mieszkańcy Warszawy powojennej składają się w 10%, nie tylko z powodu poniesionych strat w ludności, ale też faktu, że wielu byłych warszawiaków przedwojennych znalazło po prostu swoje miejsce poza granicami miasta, gdzieś bardzo wielu zamieszkało na Wybrzeżu, na Śląsku, w północno-wschodnich rejonach kraju. Więc te przedmioty bardzo często w różnych okolicznościach gdzieś wychodzą na światło dzienne. No a przede wszystkim jakby skuteczność pozyskiwania tych zbiorów, no to związana była z moimi kontaktami właśnie kolekcjonerskimi, bo to nie jest tak, że człowiek idzie gdzieś tam do antykwariatu czy na tak zwany targ i od razu to się odnajduje. Panie Marku, ma pan mnóstwo różnych ważnych pamiątek. Czy wszystkie są ważne dla pana? Czy niektóre bardziej, niektóre mniej? Absolutnie tak. I traktuję ten zbiór jako całość. Można powiedzieć, że od zdeformowanego pocisku, który był wyjęty przy okazji remontu, rozbudowy jednej z willi na warszawskim Mokotowie na ulicy Ursynowskiej, któremu
można powiedzieć, przez swoją dociekliwość wiedzę nadałem znaczenie, bo to była placówka między innymi, w której część zgrupowania czy oddziału batalionu Parasol stacjonowała w czasie swojej obecności i walki na Mokotowie po przejściu kanałami. Więc identyfikuję jako niemiecką kulę, która gdzieś tam utkwiła, jedną z wielu, bo akurat jedną dostałem od właścicielki. Natomiast na pewno najcenniejsze są te, gdzie można przypisać pochodzenie konkretnej osoby, chociaż za każdą z tych przedmiotów są ludzkie losy, są ludzkie nadzieje, tragedie, czasami radości. Natomiast tak jak w architekturze ważny jest detal, czy w sztuce generalnie, to tak samo tutaj powiedziałbym, że na całość składa się absolutnie wszystko. W dobie internetu, aukcji internetowych, nierzadko zdarza się, że ludzie się podszywają pod jakieś nieprawdziwe sytuacje, rzeczy i tak dalej. Czy tutaj również trzeba być wyczulonym, jeśli chodzi o taką pasję jak właśnie zbiory? Absolutnie tak. I muszę powiedzieć, że mówię to z przykrością, że tak jest. To dotyczy właściwie każdej dziedziny, która może być podlegać jako źródło zainteresowania. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy ta historia została pisana, nazwijmy to, od nowa, w momencie, kiedy powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, z którego się bardzo cieszę i w niedalekim sąsiedztwie muzeum również mieszkałem. Jako mieszkaniec Woli, od 25 lat mieszkam w Milanówku, ale to właśnie te emocje związane i ta ciekawość powstania wiązała się również z faktem, że mieszkałem w miejscu najtragiczniejszych wydarzeń w czasie Powstania Warszawskiego. Natomiast to, o czym Pan wspomniał, rzeczywiście stało się przedmiotem pożądania i wielu osób. Temat powstania stał się nośny, nie tylko kolekcjonersko. Troszkę mnie to przeszkadza. I powiem szczerze, że trzeba mieć spore doświadczenie, wiedzę, również intuicję, żeby umieć się uchronić przed tego typu sytuacjami. Staram się być bardzo krytyczny wobec tych właśnie przedmiotów i szczerze mówiąc ostatnie lata troszeczkę właśnie, między innymi z tego powodu, moje zainteresowanie. Panie Marku, co by Pan mógł powiedzieć komuś, kto chce zająć się, mieć tą pasję właśnie w zbieraniu pamiątek z czasów II wojny światowej? Jak powinien, od czego powinien zacząć? Wie Pan, trudno powiedzieć. Nie ma poradnika dla kolekcjonera. Ja myślę, że czy w ogóle osoby, która żyje jakimś tematem, bo nie trzeba być kolekcjonerem, żeby interesować się naszą historią. Uważam to za rzecz absolutnie oczywistą i bardzo pożyteczną. Nie tylko społecznie, ale... Więc tutaj wydaje mi się, że ten imperatyw powinien być jednak wypływać z wewnętrznej potrzeby i każdy ma swoją drogę, prawda? Tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem, wspominałem, że należy do pokolenia, które w sposób może nie bezpośredni, ale nasi rodzice, nasi dziadkowie doświadczyli, czym jest wojna, walka, cierpienie w sposób bezpośredni. I to jakoś determinowało też moje zainteresowanie. Nie potrafię udzielić jakichś konkretnych wskazówek. Panie Marku, ma Pan mnóstwo zbiorów, pamiątek z czasów Powstania Warszawskiego. Natomiast czy jest coś, nad czym Pan pracuje, co by Pan chciał zdobyć, czego Pan nie ma? To się dzieje w sposób naturalny. Oczywiście mam wiedzę o różnego rodzaju pamiątkach, relikwiach, natomiast nie traktuję tego, tak jak powiedziałem na wstępie, jako pasji kolekcjonerskiej, nie wiem, podobnej do kolekcjonowania znaczków czy starych samochodów. To się dzieje w sposób bardzo naturalny. To nie jest tak, że ja gdzieś tam
podporządkowuje swoją rzeczywistość i codzienność dla pozyskania, nie wiem, za wszelką cenę. Cieszy mnie właśnie zainteresowanie ostatnio wielu tą tematyką, bo uważam, że oczywiście główna rola powinna być przypisana Muzeum Powstania Warszawskiego jako głównemu ośrodkowi pozyskiwania pamiątek, informacji, zbiorów. Natomiast no mówię, losy wielu przedmiotów są bardzo różne. Również z przykrością muszę powiedzieć, że część eksponatów no, zwyczajnie była odnajdywana na wysypiskach śmieci przed laty. Ja chciałbym poruszyć temat jednego z eksponatów, który mnie bardzo zainteresował. To jest ten skórzany płaszcz. To jest płaszcz czołgisty i on jest z taką przestrzeliną, tak? Tak. Z tyłu, z przodu. Ręgraf tutaj mamy też przestrzelony. Proszę powiedzieć coś o tym eksponacie. Nawiązując do Pana poprzedniego pytania, to chciałem powiedzieć, że od momentu, kiedy dowiedziałem się o tym komplecie, bo to jest komplet, zarówno kurtka skórzana wzór 36 polskich wojsk pancernych, jak i ten ringraf, to są pamiątki po jednej osobie, po Panu Stanisławie Teskim, który walczył w czasie Powstania Warszawskiego na Powiślu. Natomiast jeżeli mogę krótką historię opowiedzieć tego zespołu, bo ona jest interesująca, ona wiąże dwa momenty związane z wybuchem wojny i obroną Warszawy w 1939 roku, w której pan Stanisław Teski jako młody chłopak zaopatrywał, dowoził prowiant, amunicję na linii obrony w rejonie ulicy Lazurowej, Babic, gdzie między innymi znajdowały się jednostki pancerne. I wówczas taki według przekazu, relacji od osoby, od której otrzymałem te pamiątki, dostał ją od polskich pancerniaków. Pochodził z Wielkopolski, przed wybuchem wojny przyjechał do stryja, do Warszawy. I przed tym przyjazdem ryngraf, który jest tutaj widoczny, on otrzymał od swojej matki. Ryngraf, przedmiot, który ma bardzo symboliczne, ale związany również w swojej genezie z funkcją ochrony. W tej kurtce brał udział w Powstaniu Warszawskim. Ryngraf nosił w wewnętrznej kieszeni tego płaszcza. I tak jak wspomniałem, walczył na Czerniakowie. Był bardzo ciężko ranny odłamkiem. Siła tego odłamka była taka, że przeszyła go na wylot, łącznie z tym blisko 3-centymetrowej grubości mosiężnym ryngrafem. Jako ciężko ranny przeżył powstanie i miał po raz kolejny szczęście. Był wśród tych nielicznych, którzy zostali ewakuowani przez Wisłę na Saską Kępę. I tutaj rzeczywiście to jest pamiątka, która łączy wiedzę o właścicielu. Ma niezwykłą historię i gdybym mógł w jakiś sposób wyróżnić, to rzeczywiście należy do tych, które są dla mnie, no, ta szczególnie, nie wiem, czy nie najcenniejsza. Kończąc naszą rozmowę, gdyby ktoś chciał Panu przekazać jakieś pamiątki z okresu Powstania Warszawskiego, to jak można Pana znaleźć? Paradoksalnie najłatwiej dotrzeć do mnie przez moją stronę zawodową. Jestem czynnym architektem, prowadzę autorską pracownię architektury w Milanówku. Tam są aktualne dane, namiary na moją osobę. Od siebie dodam, że tak pytał Pan właśnie o te chęci pozyskiwania. Uważam, że najlepszym miejscem, jeżeli jest to możliwe, to są archiwa i zasoby rodzinne, bo te relikwie powinny być świadectwami, które kształtują wyobraźnię, postawę kolejnych pokoleń. Natomiast nie zawsze było to możliwe. Tak jak powiedziałem, no moje zainteresowanie, moje zbiory na przykład sięgają okresu, zanim powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale też zachęcam innych do tego, żeby tworzyli tego rodzaju kolekcje, bo myślę, że tych artefaktów zachowało się jeszcze bardzo wiele, chociażby na terenie samego Milanówka, ale to, co Pan wspomniał, jest również potrzebne, bo często te pamiątki, fotografie, relacje, dokumenty, zdjęcia w sposób czasami nieświadomy
tracą swoją tożsamość. Panie Marku, dziś wystawę mamy w Milanówku, w domu parafialnym, a jaka jest przyszłość w ogóle pana zbiorów? Dobre pytanie, które coraz bardziej zaprząta moją uwagę. Nie wyobrażam sobie, żeby ten zbiór został podzielony. No, są pewnie dwie możliwości. Albo przekazanie do Muzeum Powstania Warszawskiego, a druga możliwość też związana tutaj z pewnymi planami. Nie chciałbym teraz może mówić o konkretach, ale marzyłoby mi się, żeby rodzaj placówki poświęconej historii nie tylko Powstania Warszawskiego, ale historii Milanówka, która jest niezaprzeczalnie związany, jego powstanie z Warszawą i wydarzenia, które są tożsame tej ekspozycji, czyli okresowi okupacji Powstania Warszawskiego plus okresu tuż po zakończeniu działań, walk w Warszawie, ale związane również z tak zwanym eksodusem ludności cywilnej. Przez Milanówek przeszły dziesiątki tysięcy uchodźców z Warszawy, ludności cywilnej. Były ewakuowane szpitale powstańcze, masa powstańców. Właśnie nie ma literatury, nie ma książki, w której nie byłoby wzmianki o Milanówku, do którego przylgnęła nazwa, określenie Mały Londyn, kiedy to w okresie powstaniowym swoją delegaturę miała Krajowa Rada Jedności Narodowej, czyli reprezentanci rządu londyńskiego. Bywali tutaj Adam Bień, generał Okulicki, Niedźwiadek, Jan Nowak Jeziorański, który był emisariuszem, i wiele, wiele innych postaci związanych z walką w okresie okupacji, ale też strukturami polskiej państwowości, co do której wiązane były pewne nadzieje, a losy znamy. Panie Marku, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć panu, żeby pana zbiory rosły, rosły, rosły i żeby znalazły odpowiednie miejsce, takie wymarzone przez pana. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję.